Zobaczmy, czy potrafimy dodać takie coś. 5 szóstych dodać 1 czwarta. Żeby sobie pomóc, narysowałem tutaj reprezentację graficzną 5 szóstych i reprezentację graficzną 1 czwartej. Mamy tutaj pewną całość podzieloną na równe części. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 5 z nich jest zaznaczona na zielono. Czyli jest to 5 szóstych. Na dole mamy taką samą całość, ale z czterech jej części zakolorowana jest jedna, czyli jest to 1 czwarta. i chcemy te kolorowe kawałki dodać. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i zrobienia tego samodzielnie. Zawsze, kiedy dodajemy takie ułamki, staramy się zrobić to tak, żeby miały takie same mianowniki. A te dwa ułamki zdecydowanie nie mają takich samych mianowników. Chcemy je tak przekształcić, żeby miały wspólny mianownik. Wystarczy zastanowić się, jaka jest wspólna wielokrotność szóstki i czwórki. I najlepiej możliwie najmniejsza wspólna wielokrotność szóstki i czwórki. Ja to robię zawsze tak. Biorę większą z tych dwóch liczb, czyli szóstkę w tym przypadku, i myślę, jakie są jej wielokrotności. Najpierw sama szóstka. 6 jest podzielne przez 6, ale nie jest podzielne przez 4. Pomnóżmy teraz 6 razy 2. Mamy 12. 12 jest podzielne przez 6 i również jest podzielne przez 4, czyli 12 to dobry wspólny mianownik. To najmniejsza wspólna wielokrotność 6 i 4, czyli możemy zapisać te dwa ułamki jako ileś dwunastych. Dodać jakaś liczba dwunastych. Można to zrobić na parę sposobów, ale chciałbym, żebyśmy zrobili to wzrokowo przy pomocy tego rysunku. Jeżeli będę chciał przekształcić 6 równych części na 12 równych części, Czyli to, co robię przy zamianie ułamka z mianownikiem 6 na ułamek równoważny z mianownikiem 12, to generalnie mnożę liczbę części razy 2, albo inaczej, każdą z istniejących części dzielę jeszcze na dwie mniejsze. No to zróbmy tak. Robię to na oko, więc idealnie nie jest, ale wiadomo o co chodzi. Każda z nich na dwie równe. Miałem 6 części. Podwoiłem ich liczbę, przekształciłem 6 części na 12 części, dzieląc każdą z nich jeszcze na dwie. Teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 części. Ile teraz z tych 12 części jest zakolorowanych na zielono? Zamiast 5 z 6 mamy teraz zakolorowanych 10 z 12. 10 12. 5 szóstych. To to samo co 10 dwunastych. Inaczej możemy potraktować to tak. Jeżeli chcemy przejść z szóstki do dwunastki, to musimy pomnożyć razy 2. I to samo musimy zrobić z licznikiem. 5 razy 2 równa się 10. Mam nadzieję, że widzicie, że te dwa ułamki są równoważne. Nie zmieniłem przecież zakolorowanej części. Wziąłem tylko każdą z początkowych sześciu części i podzieliłem ją na dwie. W ten sposób zwiększyłem liczbę wszystkich części mnożąc ją razy 2. W ten sposób zamiast 5 szóstych mamy na zielono zaznaczonych 10 dwunastych. Zróbmy teraz to samo z jedną czwartą. Tutaj jest narysowana 1 czwarta, a my chcemy przekształcić ją na dwunastę. Jeżeli czwarte przekształcamy na dwunastę, to każdą część musimy podzielić jeszcze na 3 mniejsze. I tak zróbmy. Podzielmy każdą z tych czwartych jeszcze na 3. 1. 2 3 1 2 3 1 2 3 i 1 2 3 Przedtem mieliśmy 4 równe części, podzieliliśmy każdą z nich na 3 i teraz mamy 12 równych części. Zrobiliśmy to mnożąc liczbę części razy 3. Spójrzmy, jaka część jest teraz zaznaczona kolorem. Teraz nasza wcześniejsza 1 to 3 ze wszystkich 12 równych części. 3, 12. Ile to będzie po dodaniu? Jeżeli dodaję 10, 12 i 3, 12, to ile mam razem 12? 13, 12. Tutaj na rysunku też możemy to zobaczyć. Na górnym pasku na zielono mamy 10, 12. Każdy z tych kwadratów to 1, 12, to jest 1, 12. Każdy z nich to 1, 12.